Oficjalnie Szwecja stara się ograniczyć napływ imigrantów, ale mimo to hojnie wspiera islamizację kraju. Właśnie podarowała 13 milionów koron z pieniędzy podatników na budowę budzącego ogromne kontrowersje największego meczetu w północnej Europie. Budowany w Herholmen meczet jest ściśle powiązany z ruchem islamistycznym Milliyoruz, organizację uważaną przez ekspertów za antyzachodnią i dążącą do tworzenia równoległych społeczeństw muzułmańskich. Przypomnę tylko prośbę o zasubskrybowanie kanału i ocenienie materiału łapką lub komentarzem i już zapraszam na szczegóły. Już w 2008 roku Stowarzyszenie Kulturalne w Herholmen, popularna nazwa organizacji islamistycznych w Szwecji, otrzymało zawiadomienie, że otrzyma pozwolenie na budowę meczetu. Kraj jest już pełen meczetów i planowanych projektów. Między innymi w sąsiedniej gminie Fitia znajduje się już duży meczet. Dojazd tam zajmuje tylko 12 minut. A według strony internetowej meczetu reklamuje się go jako przyszłe, wielofunkcyjne centrum aktywności dla muzułmanów. Wyznawana orientacja to islam sunnicki, który obejmuje większość muzułmanów na świecie. Po latach składania wniosków o pozwolenie na budowę i prób znalezienia finansowania rozpoczęto budowę meczetu w Herholmen. Wiele osób walczy od 10-15 lat, mówi Tala Okur. Nieruchomość ma powierzchnię 3000 m2, a sam meczet ma mieć powierzchnię 2500 m2 z dwoma minaretami o wysokości 63 metrów. Początkowo miał być jeszcze większy, czyli mieć powierzchnię 5000 m2 i posiadać aż 18 minaretów. Za budową stoi Fundacja Islamska w Herholmen, która planowała budowę od wielu lat. Pozwolenie zostało wydane już w 2015 roku. Według Tali Okur, który jest rzecznikiem fundacji zbierającej fundusze na budowę meczetu w Herholmen i członkiem zarządu fundacji, budowa nie została rozpoczęta z powodu nieporozumienia, następnie pandemii. Jednak od kilku tygodni na miejscu są pracownicy budowlani. Projekt będzie finansowany ze zbiórek, darowizn i akcji zbierania datków. Istnieje wielka wola, aby ukończyć projekt, a co za tym idzie, dobre podstawy finansowe. Zanim zatwierdzono pierwszy szczegółowy plan, skargi złożyli już sąsiedzi. O tym, co tu będzie budowane, nie poinformowano mieszkańców. Ludzie się niepokoją i obawiają. Ale wtedy będą eksplozje i takie tam, co? Pyta kobieta, która nie chce, aby jej nazwisko zostało upublicznione. Też byłbym zły, gdybym tam mieszkał, nie otrzymał informacji o tym, co się tam dzieje. Meczet zostanie podzielony na dwie części. Jedną na północy i jedną na południu. Część południowa musi być przykryta kopułą i zawierać salę modlitewną zwróconą w stronę Mekki. W północnej części meczetu znajdą się różne obiekty, od biur po salę konferencyjną, rezydencję imama. Meczet ma funkcjonować jako ośrodek przede wszystkim dla muzułmanów i zapewnić zajęcia dla wszystkich grup wiekowych. Ale problemem nie jest brak meczetów. Społeczność islamska Milliyoruz, uważana za jedną z najbardziej wpływowych organizacji islamskich działających w świecie zachodnim, skupiającą się m.in. w Niemczech i oddziałach w Skandynawii i Francji. Ruch islamistyczny został założony przez tureckiego polityka w 1969 roku i według strony internetowej organizacji liczy obecnie około 170 tysięcy członków
i 640 meczetów na całym zachodzie. Miliorus często spotykało się z krytyką ze względu na szerzenie antysemityzmu, ale to nie koniec. Ruchowi zarzuca się także aktywne przyczynianie do tworzenia społeczeństw równoległych. Miliorus jest antyzachodni, antykapitalistyczny i ma wydźwięk antysemicki, połączony z pogardą dla demokracji i wartości liberalnych oraz poparciem dla islamizacji Turcji, a także całej Europy. Nie jest tak, że nikt nie dostrzega problemu. Przytoczę tu apele Kurda Baksiego, szwedzkiego pisarza, publicysty i społecznika. Wzywa on i błaga wręcz w kilku punktach, które przytoczę kolejno. Zatrzymajcie islamski meczet w Herholmen. Należy wstrzymać budowę megameczetu, zanim w Sztokholmie powstanie żłobek dla islamistów, mówi Kurda Baksi. W kwietniu 2019 roku Expressen ujawniło, że miasto Malmö zaprzestało datków na rzecz antysemickiego, anty-LGBTQ i mizoginistycznego ruchu islamistycznego Miliorus. Uzasadnieniem było to, że Miliorus nie sprostała wymaganiom demokracji. Ale z jakiegoś dziwnego powodu miasto Sztokholm przyznało szwedzkiemu oddziałowi Miliorus Fundacji Islamskiej pozwolenie na budowę meczetu o powierzchni aż 2,5 tysiąca metra kwadratowego w Herholmen. Meczet, który będzie największy w całej Europie Północnej. Szwedzkie gminy muszą przeciwstawiać się islamizmowi i ruchom islamistycznym, a nie tworzyć żłobki dla islamistów. Prawdopodobnie biurokraci w Sztokholmie nie mają pojęcia o Miliorus. Ale ten ruch nie ma przyjemnej historii. Miliorus została założona na początku lat 70. XX wieku przez byłego premiera Turcji, który wychował zarówno islamistycznego prezydenta Erdogana, jak i jego partię AKP. Teraz Miliorus buduje meczety na zachodzie, aby sprzeciwić się integracji muzułmanów ze społeczeństwem. 2. Urzędnicy nie mają zielonego pojęcia o tym, co robią. Wiadomość o planowanym przez tureckich islamistów meczecie martwi i złości. Szwedzi obawiają się, że szerzy się niezdrowa ignorancja i że urzędnicy nie są w stanie zebrać wystarczających informacji przed podjęciem decyzji. Bo gdyby tylko urzędnicy i politycy Sztokholmu zajrzeli na stronę Miliorus na Facebooku w Szwecji, prawdopodobnie doszliby do innego wniosku. Islamizm jest jednym z głównych wyzwań stojących przed szwedzkim społeczeństwem. I zamiast z nim walczyć, Sztokholm dolewa więcej oliwy do i tak już rozżarzonego do czerwoności islamistycznego ognia. 3. Terroryści są inspirowani w tego typu centrach. Nie trzeba być ekspertem, aby zrozumieć, że islamistyczne meczety są żłobkami dla młodych ludzi, którzy później przyłączają się do brutalnych grup terrorystycznych, takich jak Al-Kaida i Państwo Islamskie. Latem 2017 roku policja ogłosiła, że w Szwecji jest 3000 brutalnych ekstremistów, z czego 2000 uznano za ekstremistów islamistycznych. Według SAPO liczba Szwedów dorastających w brutalnym środowisku islamistycznym wzrosła 10-krotnie w ciągu niecałej dekady. Co najmniej 299 młodych Szwedów wyjechało do Syrii i Iraku, aby walczyć w różnych dżihadystycznych organizacjach terrorystycznych. Ta poszukująca tożsamości młodzież zagubiła się w dżihadystycznych poglądach, które szerzą islamiści. Czerpią wiedzę i pomysły od organizacji propagujących przemoc w imię religii. W związku ze świętami Bożego Narodzenia 2010 roku w Sztokholmie zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze.
a atak terrorystyczny na Drottninggatan w Sztokholmie w 2017 roku, w którym zginęło 5 osób, a jeszcze więcej zostało rannych, wciąż jest świeży w pamięci. Jak Sztokholm mógł to wszystko przeoczyć? Szwedzkie gminy muszą przeciwstawiać się islamizmowi i ruchom islamistycznym, a nie tworzyć żłobki dla islamistów. Władze szwedzkie mają za zadanie integrować nowo przybyłych muzułmanów, a nie tworzyć jeszcze większych różnic między ludnością muzułmańską a pozostałymi mieszkańcami Szwecji. Ale nie jest jeszcze za późno, aby naprawić ten błąd. Dlatego cofnijmy pozwolenie na budowę meczetu islamistów Sherholmen. Wzywa Kurdo Baksi. A co ty o tym myślisz? Jak rozwiązałbyś ten problem i jaka jest twoja ocena sytuacji? Zapraszam do dyskusji w komentarzach.